mówiliśmy do tej pory o tym, o czym słyszy się najczęściej, czyli o sekwencjonowaniu genomów. I może się w związku z tym pojawić u Państwa przekonanie, że genomika polega na sekwencjonowaniu genomów. Owszem, genomika też polega na sekwencjonowaniu genomów i jest to dział, który nazywamy genomiką strukturalną, czyli badaniem struktury genomów. Genomika strukturalna zajmuje się sekwencjonowaniem DNA, składaniem sekwencji DNA w kompletną sekwencję genomu, również wstępnym opisem, czyli stwierdzeniem, gdzie w tej sekwencji DNA znajdują się geny, do czego te geny mogą być mniej więcej podobne, gdzie znajdują się obszary międzygenowe, jak statystycznie wygląda rozmieszczenie tych genów. Tym wszystkim zajmuje się genomika strukturalna. To jednak dopiero początek. Zasadnicze pytanie jednak się pojawia, co te geny tak naprawdę robią? Jaka jest funkcja genów występujących w genomie? I to jest tak naprawdę kluczowe pytanie. To jest to, co musimy wiedzieć, żeby zrozumieć, jak genom działa. To, że w 2000 roku poznaliśmy sekwencję genomu człowieka, wcale nie znaczy, że my wiemy wszystko o tym, jak komórka człowieka działa, w jaki sposób informacja genetyczna człowieka jest realizowana. My dopiero mamy początek, pierwszy krok. Podstawowe pytanie, jakie przed nami leży, jaka jest funkcja tych wszystkich genów, jaka jest funkcja całej tej informacji, jakie są interakcje między produktami tych genów. I tym zajmuje się genomika funkcjonalna, badaniem funkcji genów na skalę całego genomu. Oczywiście badaniem funkcji genów biologia molekularna zajmuje się od tych kilkudziesięciu lat właśnie, kiedy poznajemy geny kodujące białka spełniające konkretne funkcje w komórce, badamy jak te geny są regulowane, w jakich sytuacjach są włączane, w jakich wyłączane, czyli jak komórka reaguje na bodźce, czy też w jaki sposób w zależności od etapu rozwoju, czy też tkanki, w której to się wszystko dzieje, konkretne geny są włączane i wyłączane, w jaki sposób produkty genów oddziałują ze sobą, czy to jest na poziomie oddziaływań białek między sobą, czy też oddziaływań białek z DNA. O tym wszystkim biologia molekularna szeroko pojęta, łącząca to, co w klasycznej biologii nazywane było biochemią, biologią komórki, czy też genetyką. Wszystkie te działy obecnie bardzo się przeplatają i przenikają. Skoro znamy już tak wiele sekwencji genomów, blisko 200, jak przed chwilą wspomniałem, pojawia się naturalne pytanie, czy one są do siebie podobne, co jest w nich takie same, co jest w nich różne, jak te genomy względem siebie się mają. I tym się zajmuje genomika porównawcza, która w oczywisty sposób jest działem przede wszystkim biologii ewolucyjnej. Tutaj mała dygresja. Według mnie, to jest moja prywatna opinia, nie istnieje taki dział jak biologia ewolucyjna. Każda biologia, każdy dział biologii jest tak naprawdę biologią ewolucyjną, ponieważ ewolucja i to, w jaki sposób organizmy żywe ewoluowały, jest kluczem do zrozumienia tak naprawdę wszystkiego, czego możemy próbować się dowiedzieć o życiu. W najprostszej definicji można powiedzieć, że biologia to nauka o życiu, natomiast życie jest to, co ewoluuje. W związku z tym każda biologia jest biologią ewolucyjną. Natomiast kiedy badamy mechanizmy ewolucji, to tutaj genomika jest nam niesłychanie przydatna, ponieważ możemy porównać genomy organizmów z różnych gałęzi drzewa ewolucyjnego i zobaczyć, jakie geny one mają wspólne, czy one wymieniały między sobą geny, jak te geny się w toku ewolucji dziedziczyły, które się zmieniały, a które się nie zmieniały, co się z nimi działo, w jaki sposób pojawiała się nowa informacja, skąd biorą się nowe geny, jak one przyrastają. To wszystko możemy dowiedzieć się na podstawie porównywania genomów. Stąd genomika porównawcza jest potężnym narzędziem dla badań ewolucyjnych, dla badań dziejów życia na Ziemi. Kolejnym działem genomiki, bardzo zresztą bliskim genomice porównawczej, jest genomika teoretyczna, która stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie mechanizmy podstawowe rządzą ewolucją i historią genomów. Dlaczego na przykład geny są rozmieszczone tak, a nie inaczej? Dlaczego taka, a nie inna jest liczba genów? Uczeni zajmujący się genetyką teoretyczną starają się odpowiedzieć na to pytanie, tworząc modele matematyczne genomów, modele matematyczne ewolucji genomów, stosując do badania genomów techniki używane do analizy ciągów, do analizy języka naturalnego, do badania informacji
również aparat matematyczny, teorii chaosu, teorii fraktalnej, to wszystko próbuje się stosować do tego ogromu informacji zapisanego w genomie i tym wszystkim zajmuje się genomika teoretyczna. Dziedzina zresztą o tyle fascynująca, że bardzo otwarta i niesłychanie demokratyczna. Ponieważ aby sekwencjonować genom jakiegoś organizmu, potrzebne jest laboratorium i potrzebna jest duża grupa ludzi i ogromne nakłady finansowe. Natomiast aby poszukać jakichś ukrytych prawidłowości w genomie przy użyciu mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi matematycznych, wystarczy sekwencja tego genomu, którą, jak już mówiłem, każdy może ściągnąć z internetu zaraz po tym, jak zostanie opublikowana, i komputera. Komputery w tej chwili są tanie. Stąd też jest to dziedzina, gdzie nawet mniej bogate ośrodki, jeżeli tylko dysponują myślą i pomysłami i nowymi ideami, mogą testować. Jest to też dziedzina, którą wręcz inteligentni i zafascynowani tą dziedziną amatorzy mogą próbować eksplorować samodzielnie, ponieważ komputer klasy PC i pewna wiedza matematyczna i umiejętność zadawania odpowiednich pytań oraz to bogactwo dostępnych sekwencji w internecie może nas zaprowadzić bardzo, bardzo daleko. Stąd też bardzo duże zainteresowanie genomiką teoretyczną. Ostatnim działem genomiki, o którym będziemy też dzisiaj mówić, jest genomika różnic indywidualnych. Ponieważ zwłaszcza kiedy zajmujemy się takim organizmem jak człowiek, oczywiste jest dla nas, że nie każdy ma ten sam genom. Tak naprawdę z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych, każdy z nas różni się informacją genetyczną. O tym, że ludzie są różni, decyduje w dużej części, we współdziałaniu oczywiście z czynnikami środowiskowymi, to, że każdy z nas ma troszeczkę inną informację genetyczną zapisaną w swoim materiale genetycznym. Każdy z nas ma troszkę inny genom. I w tym momencie pojawia się pytanie, gdzie są te różnice i jaka jest rola tych różnic w determinowaniu naszych cech, naszego fenotypu, używając pojęcia genetyki klasycznej. Czyli genomika różnic indywidualnych będzie zajmowała się tym, gdzie w sekwencji genomu człowieka są różnice pomiędzy poszczególnymi osobnikami i co z tych różnic może wynikać. I jak łatwo się domyśleć, to będzie ta dziedzina, którą ogromnie zainteresuje się medycyna i tutaj będzie styk genomiki z medycyną, z farmakologią, mówi się też o farmakogenomice. Poznanie sekwencji DNA jest początkiem, punktem wyjścia dla jakichkolwiek dalszych rozważań genomiki, natomiast pamiętać należy, że nie jest zakończeniem czegokolwiek, jest zaledwie początkiem, pierwszym krokiem. Obejmuje odczytanie i złożenie informacji na temat sekwencji DNA danego organizmu, zidentyfikowanie w nim genów, stwierdzenie, jakie obszary jakim genom odpowiadają. Na samym dole, jakby drabiny, będą najprostsze organizmy o strukturze mimo wszystko komórkowej, czyli mykoplazmy. Są to organizmy zaliczane do bakterii, pasożyty żyjące wewnątrz komórek eukaryotycznych. W związku z tym utraciły bardzo wiele samodzielności, bardzo wiele niezależności. Składają się z około 500 genów, zajmujących mniej więcej 500-600 tysięcy par zasad. Najprostsze wolno żyjące bakterie, takie jak Haemophilus influenzae, czy też Metanococcus janaci, to już blisko 2 miliony par zasad i około 1700 do 2000 genów. Dlaczego te dwie bakterie wymieniłem? Ponieważ są to przedstawiciele dwóch bardzo odległych ewolucyjnie linii życia. Należą one do eubakterii i archebakterii. Je wszystkie wrzuca się obecnie do wspólnego worka pod nazwą bakterie, ponieważ pod mikroskopem wyglądają zasadniczo podobnie. Tym niemniej, jeżeli przyjrzymy się ich genomom, zobaczymy, że ich linie ewolucyjne rozeszły się prawdopodobnie na najwcześniejszych etapach historii życia. Jeszcze zanim powstały komórki eukaryotyczne, takie jak komórki ludzkie, czy też komórki drożdżowe. W związku z tym, mimo że zewnętrznie wyglądają one bardzo podobnie, stanowią one bardzo od siebie ewolucyjnie odległe organizmy i porównanie ich między sobą może być bardzo ciekawe. Jest zresztą.
Kolejnym przykładem genomu bakteryjnego jest Escherichia coli, znana wszystkim bakteria pałeczki okrężnicy. Ona ma genom wielkości około 5 milionów par zasad, w którym zawartych jest około 4000 genów. I to jest taka typowa średnia dla genomów bakteryjnych. Jedną z bardziej złożonych bakterii jest poznany w 2000 roku genom Pseudomonas aeruginosa, gdzie w 6 milionach par zasad zawartych jest blisko 6000 genów. Jest to bakteria bardzo istotna dla medycyny, ponieważ stanowi ona jedno z głównych źródeł zakażeń w szpitalach, jedna z głównych przyczyn śmierci np. chorych na mukowiscydozę, chorych na AIDS, czy też w innym przypadku z innych powodów osłabionej oporności wrodzonej. W związku z tym jest to bakteria bardzo ważna praktycznie i bardzo interesująca z punktu widzenia genomiki, ponieważ wydaje się, że duża część jej sukcesu ewolucyjnego jako właśnie pasożyta, jako organizmu, który potrafi się przystosowywać do różnych środowisk, który potrafi oszukiwać układ odpornościowy, przystosowywać się, uodparniać się na różne antybiotyki, wynika właśnie z tego, że jak na bakterię jej genom jest bardzo złożony, z bardzo złożonymi systemami regulacyjnymi, systemami odpowiadającymi za usuwanie szkodliwych substancji na zewnątrz komórki itd. Oczywiście poznanie tego, jak te mechanizmy działają dzięki sekwencjonowaniu genomu, być może przyczyni się do opracowania skutecznych środków zwalczających te bakterie. Stąd też poznawanie genomów bakterii jest tak istotnym również z punktu widzenia praktycznego. Idąc dalej, przesuwamy się już do organizmów eukaryotycznych, wspomniany genom drożdżowy, 12 milionów par zasad mniej więcej, czyli już dwa razy więcej niż najbardziej złożona z poznanych dotąd bakterii, około 6,5 tysiąca genów. Kolejnym poznanym genomem jest genom wielokomórkowego organizmu, o którym już mówiliśmy, Nicienia Cenorhabditis elegans, gdzie mamy już blisko 100 milionów par zasad, w nim kilkanaście do 19 tysięcy, jak się szacuje, genów. Innym poznanym i bardzo interesującym biologów genomem jest genom muszki owocowej Drosophila melanogaster. Organizm niesłychanie długowieczny jako model laboratoryjny, ponieważ o ile o groszku mędla dzisiaj czytamy tylko w książkach mówiących o historii nauki, o tyle Drosophila melanogaster nie jest organizmem czysto historycznym, nadal stanowi bardzo ważny model w badaniach choćby nad biologią rozwoju, nad neurobiologią też. Stąd wiele ten organizm przeszedł jako organizm modelowy i wciąż jeszcze wiele się od niego możemy dowiedzieć. Stąd ciekawe było zbadanie jego genomu liczącego blisko 200 milionów par zasad, kilkanaście również tysięcy genów. Genomy roślinne mają bardzo różnych rozmiarów materiał genetyczny, od 140 milionów par zasad do miliardów. Tutaj panuje ogromna różnorodność. Akurat Arabidopsis thaliana, czyli rzodkiewnik, to jeden z prostszych organizmów z tej grupy, dlatego też odpowiednio wcześnie poznany. No i wreszcie mamy genom człowieka, 3 miliardy par zasad, 30 do 60 tysięcy genów, jak się ocenia. Za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego wciąż jeszcze nie wiemy, ile dokładnie genów w genomie człowieka się znajduje. Tu warto wspomnieć, że o ile dla prostszych organizmów możemy dosyć łatwo prześledzić to, że ze wzrostem złożoności organizmu rośnie liczba genów i liczba par zasad w genomie, o tyle dla organizmów eukaryotycznych, zwłaszcza dla wyższych organizmów, jest to znacznie, znacznie trudniejsze. Oczywiście widać na pierwszy rzut oka, że kręgowiec taki jak człowiek ma większy genom niż drożdże, czy też niż muszka owocowa. Natomiast już nie tak oczywiste jest to, że płazy okoniaste, takie jak traszki, mają dziesięciokrotnie większy genom od naszego. Natomiast ameby mają genom jeszcze większy. Wśród roślin rekordzistami są niektóre jednoliścienne z rodziny liliace, które będą miały genom do 100 razy większy od genomu ludzkiego. Skąd te różnice się biorą? Stąd, że w odróżnieniu od bakterii, które mają genomy bardzo ściśle upakowane, porównując te liczby, które wymieniałem wcześniej, można zauważyć, że
Na każde kilka tysięcy par zasad przypada jeden gen. O tyle w przypadku organizmów eukariotycznych istnieje cała masa obszarów międzygenowych, obszarów, które genów nie zawierają. Same też geny są znacznie, znacznie większe. Sekwencje kodujące przedzielone są w nich sekwencjami niekodującymi, zwanymi intronami. I nie jest to tak, jak czasami przedstawia się na uproszczonych schematach w podręcznikach, że jest to ciągła sekwencja kodująca z małymi wstawkami niekodującymi. Jest to bardziej ogromne morze sekwencji niekodujących z rzadko porozrzucanymi małymi wysepkami informacji kodującej. Dla typowego genu ludzkiego mniej więcej 10% jego sekwencji to będzie sekwencja kodująca, która następnie znajduje się w mRNA stanowiącym matrycę dla syntezy białka. Cała reszta to są introny. Ogromne też niekiedy są obszary pomiędzy genami. Część z nich pełni funkcje regulacyjne, część z nich pomaga tworzyć struktury w obrębie chromatyny, czyli tego kompleksu białek i DNA, który buduje materiał w jądrze. Część z nich wydaje się nie pełnić żadnej funkcji, ponieważ jak wiadomo, ewolucja działa na zasadzie, że co nie jest zabronione, jest dozwolone i jeżeli tylko one nie przeszkadzają, to w ewolucji mogą się utrzymywać, a nie przeszkadzają, ponieważ w odróżnieniu od bakterii czy prostych organizmów jednokomórkowych, takich jak drożdże, to jak szybko będziemy w stanie powielić nasz materiał genetyczny w pojedynczej komórce, w żaden sposób nie wpływa na naszą zdolność przeżycia i zdolność opanowania środowiska. Tempo podziałów pojedynczych komórek nie jest czynnikiem doboru naturalnego dla organizmów wielokomórkowych, podczas kiedy oczywiście jest takowym czynnikiem dla wielu organizmów jednokomórkowych, takich choćby jak bakterie. Wspominałem już o tym, że w sekwencjonowaniu najtrudniejsze tak naprawdę jest złożenie sekwencji. To, co zasadniczo wciąż jest prawdziwe i stanowi główny problem od początków idei sekwencjonowania DNA, polega na tym, że w jednym odczycie możemy naraz poznać sekwencję kilkuset do tysiąca nukleotydów. To jest tyle, ile jesteśmy w stanie naraz przeczytać. W związku z tym, żeby cały genom liczący w przypadku człowieka 3 miliardy par zasad odczytać, musimy takich odczytów zrobić bardzo, bardzo wiele. Ale musimy wiedzieć, gdzie zaczynać i gdzie kończyć, czyli musimy umieć rozbić te 3 miliardy par zasad na odcinki dające się łatwo odczytać, a następnie złożyć te gigantyczne puzzle w jedną całość. I to tutaj właśnie tkwi podstawowy problem i tutaj właśnie też tkwi istota dwóch różnych metod strategii sekwencjonowania. Gdy poznawano pierwsze genomy bakteryjne, były to genomy oczywiście w porównaniu z genomem ludzkim stosunkowo niewielkie, uznano zatem w związku z tym, że można podejść do tego metodą losową. Metoda losowa polega na tym, że całość genomu takiej bakterii rozbijamy na krótkie fragmenty, fragmenty właśnie około 1000 nukleotydów. Fragmenty te sekwencjonujemy. Oczywiście, ponieważ rozbijanie to jest zupełnie losowe, możemy dwa razy czy też trzy razy sekwencjonować ten sam fragment, a fragmentu sąsiedniego nie trafić w ogóle. W związku z tym musimy tych fragmentów odpowiednio dużo sekwencjonować, żeby mieć w miarę pewność, że pokryjemy całość genomu. Następnie przy użyciu komputera wyszukujemy we fragmentach obszary, które są do siebie podobne. Skoro one są do siebie podobne, one się nakładają, jesteśmy w stanie stwierdzić, że te dwa fragmenty najprawdopodobniej leżą jeden za drugim. I tak z tych losowych, nakładających się fragmentów odtwarzamy całą sekwencję. Oczywiście jest to podejście siłowe, wymagające bardzo dużej ilości reakcji sekwencjonowania i dużej mocy obliczeniowej komputera, który nam potem te puzzle, nakładające się ciągi. Warto wiedzieć, że raz na kilkaset nukleotydów przy sekwencjonowaniu popełnimy błąd, maszyna się pomyli, nigdy to nie jest proces stuprocentowo dokładny. Wszystko to poskładać. Dla genomów takich jak genomy bakteryjne ta strategia, zwana po angielsku shotgun sequencing od nazwy popularnej w Stanach Zjednoczonych broni, która
strzela śrutem i znana jest ze skuteczności nie wynikającej z dokładności. Jest to po prostu broń, którą nie należy i nie trzeba bardzo dokładnie celować, ponieważ cokolwiek, co jest mniej więcej w polu rażenia, prędzej czy później trafione zostanie. I taka jest mniej więcej idea tejże strategii shotgun sequencing, czyli sekwencjonowania losowego, że prędzej czy później w końcu we wszystko, co potrzebujemy, trafimy. Dla genomów bakteryjnych zadziałało to bez większego problemu. Wydawało się jednak w połowie lat 90., że to, co zadziałało dla kilku milionów par zasad, w żaden sposób nie zadziała dla kilku miliardów par zasad, że złożoność będzie zbyt duża. Dochodzi jeszcze do tego fakt, że w genomach eukaryotycznych istnieje bardzo wiele powtarzających się sekwencji bardzo do siebie podobnych, wielokrotnie powtórzonych. I oczywiście ułożenie sekwencji w tego typu obszarze metodą losową wydaje się niesłychanie trudne bądź wręcz niemożliwe. W związku z tym, przystępując do sekwencjonowania genomu drożdżowego, zastosowano inną strategię zwaną strategią hierarchiczną. Tutaj idea była taka, żeby brać to po kolei i stopniowo. Rozbijmy najpierw te kilkanaście milionów, jak w przypadku drożdży, czy kilka miliardów, jak w przypadku genomu człowieka, na fragmenty liczące około miliona par zasad. Te fragmenty rozbijmy następnie na fragmenty wielkości kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy par zasad i poukładajmy je między sobą. Te wielkości tak naprawdę są wyznaczone wielkością tak zwanych wektorów, czyli elementów, w których możemy te sekwencje propagować w laboratorium, w bakteriach, czy też w komórkach drożdży. Czyli najpierw tworzymy taką mapę dla każdego chromosomu tych liczących kilkadziesiąt tysięcy nukleotydów fragmentów, a następnie każdy z tych fragmentów sekwencjonujemy, kilkadziesiąt tysięcy już bez problemu sekwencjonujemy strategią losową. Czyli jest to strategia, która wymaga niesłychanie wiele przygotowań, tworzenia tych dokładnych tak zwanych map genetycznych, natomiast w momencie, kiedy te przygotowania zostaną poczynione, samo sekwencjonowanie i składanie staje się znacznie prostsze. I projekt rządowy genomu człowieka, który wystartował w drugiej połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych, zakładał, że tą właśnie strategią hierarchiczną genom człowieka należy zaatakować i tą strategią należy postępować. W tym czasie uczony, który stworzył strategię losową i zastosował ją z sukcesem do pierwszych genomów bakteryjnych, Craig Venter, założył prywatną firmę biotechnologiczną Celera i ogłosił w 1998 roku, że sekwencjonuje genom człowieka przy użyciu strategii losowej, tejże strategii shotgun, którą zastosował do bakterii, i że uczyni to przed rokiem 2001. W świecie naukowym oczywiście zawrzało i to z dwóch powodów. Po pierwsze, naukowcy byli przekonani, że ta strategia absolutnie się nie sprawdzi przy tak złożonym genomie jak genom człowieka. Po drugie, pojawiły się obawy, jak to będzie, kiedy sekwencja genomu człowieka zostanie zbadana przez firmę prywatną, przez firmę komercyjną nastawioną na zysk, czy co w związku z tym z przyszłością medycyny, czy wszyscy będą musieli płacić firmie Celera za dostęp do tych informacji, jak to będzie wyglądało, że informacje te nie staną się czyjąś zamkniętą własnością. Craig Venter postanowił udowodnić, że po pierwsze strategia losowa zadziała dla organizmu eukariotycznego, po drugie, że potrafi współdziałać z uczonymi z ośrodków akademickich i w roku 2000 razem z grupą z Uniwersytetu w Berkeley zajmującą się genetyką Drosophila melanogaster opublikowali wspólnie sekwencję genomu muszki owocowej, tego podstawowego laboratoryjnego organizmu znanego od dziesięcioleci. Sekwencję uzyskaną w dużej części dzięki właśnie zastosowaniu strategii losowej. Dlaczego ta strategia losowa wbrew obawom zadziałała? Otóż duża część jej powodzenia zależy od mocy obliczeniowej użytych do składania tej sekwencji komputerów, a ta oczywiście, jak wszyscy, którzy interesują się techniką, wiedzą, przyrasta w tempie, którego nie byliśmy sobie w stanie jeszcze kilka lat temu wyobrazić. Stąd też drugim
Drugą rzeczą, którą Craig Venter w ten sposób udowodnił, jest to, że potrafi współpracować z uczonymi z ośrodków akademickich, potrafi się potem tą informacją podzielić, ponieważ sekwencja genomu Drosophila została opublikowana tak samo jak każde inne sekwencje badane przez ośrodki akademickie. Wreszcie w mediację między Venterem a projektem genomu człowieka rządowym wmieszali się politycy na czele z Billem Clintonem, ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który poprzez swego doradcę naukowego doprowadził do spotkania obu panów w swym gabinecie. W błysku fleszy podali sobie ręce i w 2000 roku pierwsza wersja sekwencji genomu człowieka została opublikowana. W tym samym czasie ukazały się równolegle dwie publikacje, jedna sygnowana przez Sellera, druga przez naukowców z projektu rządowego. Informacja o sekwencji została w całości przekazana do dostępu publicznego, chociaż wiele z badań dotyczących tak zwanej annotacji, czyli przypisywania genów sekwencjom, które zostały wykonane przez zespół Sellery, pozostaje dostępna za opłatą. Też w roku 2000 we wspólnym oświadczeniu naukowców i polityków, wśród których był prezydent Clinton i premier Tony Blair, we wspólnym oświadczeniu uczeni i politycy stwierdzili, że sekwencja genomu i genom człowieka powinien pozostać własnością całej ludzkości, a nie konkretnej firmy czy też konkretnego państwa. Dlaczego annotacja genomu człowieka jest taka trudna i dlaczego nie wiemy, ile dokładnie człowiek ma genów? Mówiłem już o tym, że w genomach eukariotycznych małe wysepki obszarów kodujących przeplecione są ogromnymi obszarami niekodującymi. Patrząc zatem na sekwencję DNA, na sam zapis informacji genetycznej, nawet specjalista nie będzie w stanie powiedzieć, czy jest to fragment, który coś koduje, czy jest to fragment, który nic nie koduje, czy też to może jest trochę tego i trochę tego. Określenie, które obszary są kodujące, a które nie kodujące, jest zupełnie nietrywialne i w tej chwili trwają żmudne badania, gdzie krok po kroku, chromosom po chromosomie informacja ta jest dokładnie analizowana i coraz dokładniejsze mapy chromosomów z podaniem, gdzie w tej sekwencji są geny i czemu te geny odpowiadają, są publikowane. Jest to praca, która na pewno jeszcze wiele lat potrwa. Wstępne szacunki jeszcze sprzed podjęcia prac nad genomem człowieka mówiły nawet o 100 tysiącach genów. Pierwsze oszacowania po opublikowaniu sekwencji wskazywały na zaskakująco niską liczbę 30 tysięcy, czyli zaledwie 10 tysięcy więcej niż ten robak Cenorhabditis elegans. W tej chwili mówi się raczej o 40 kilku do 50 tysiącach jako takim szacunku. Oczywiście te liczby będą się jeszcze cały czas zmieniały. W przypisywaniu genów odcinkom sekwencji pomaga nam tak zwany projekt EST, który opiera się na bardzo prostym założeniu. Skąd na pewno wiemy, że dany obszar zawiera gen? Ano, jeżeli coś jest genem, to jest w którymś momencie przepisywane na RNA, bądź to RNA funkcjonujące w komórce, na przykład w strukturze rybosomu, bądź to RNA, które następnie podlega translacji jako matryca do syntezy białka. W związku z tym, jeżeli wyizolujemy RNA z komórek, poznamy ich sekwencje, to przez proste komputerowe porównanie będziemy w stanie odnaleźć w sekwencji DNA obszary odpowiadające RNA, czyli obszary odpowiadające genom. Oczywiście utrudnienie tutaj mamy takie, że poszczególne RNA mogą być aktywne, mogą być produkowane tylko w niektórych komórkach. To, że komórki człowieka są tak od siebie różne, że jedne komórki tworzą są neuronami, inne są komórkami naskórka, inne są komórkami wątroby, inne produkują przeciwciała we krwi, bierze się stąd, że te komórki przy identycznej sekwencji DNA różne geny odczytują, różne geny podlegają w nich transkrypcji, czyli przepisaniu na RNA. Mówimy, że różne geny podlegają w nich ekspresji. W związku z tym, żeby poznać wszystkie RNA danego organizmu, musimy izolować je z bardzo różnych komórek, bardzo różnych tkanek, różnych etapów rozwoju, a i to nie mamy pewności, że nie przegapimy jakiegoś genu, który jest włączany tylko na krótką chwilę i na bardzo niskim poziomie.
Tym niemniej jednak ten projekt EST, czyli znaczników sekwencji ulegających ekspresji, pomaga nam w identyfikowaniu coraz to nowych genów i w przypisywaniu tych genów obszarom sekwencji człowieka.